teraz pokażę Wam kapitalne miejsce egzaminacyjne. Oglądajcie do końca, bo to co pokażę jest bardzo ważne w tym egzaminie. Będziemy sobie jechali na drogę jednokierunkową. Podczas egzaminu praktycznego musicie pojechać na drogę jednokierunkową. I najczęściej cała zabawa podczas jazdy drogą jednokierunkową polega na tym, żeby na tej drodze jednokierunkowej skręcić sobie w lewo, po prostu. Przed nami skrzyżowanie. Mówię, egzaminator, skręcimy w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Skąd wiem, że mam skrzyżowanie? Bo ja widzę znak ustalający pierwszeństwo. D1, o ten właśnie. Za nim musi być skrzyżowanie. Przy okazji wjeżdżamy na odcinek drogi obniżonej prędkości 30 km/h strefa obniżonej prędkości. To też jest zadanie egzaminacyjne. Skręcamy sobie w lewo. Kręcimy w lewo i będzie najkrótsza droga jednokierunkowa na świecie. O, harcerka przy okazji siedzi na tym, albo na przystanku. Jedziemy w lewo. Tu jest jednokierunkowa, bo tam był znak. Tu ustawiamy się do lewej krawędzi jezdy, ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że przed nami jest linia podwójna ciągła. Bardzo łatwo na nią najechać i żeby nie najechać, trzeba troszeczkę na kółkach prostych podciągnąć ten samochód. Wszystko będzie dobrze, wszyscy będą zadowoleni, wy będziecie zadowoleni, bo właśnie nie objęliście egzaminu. A skąd o tym wiecie? Bo oglądacie mój kanał, więc subskrybujcie go, bo skrzyżowań, różnych skrzyżowań będzie tutaj więcej. Do zobaczenia.